Cześć, no witajcie, tak. Dzisiaj mamy dwa blisterki z Biedronki. Tylko sobie otworzę na razie jeden. Drugi zostawiam. Robin czy Hummel? Lam czy Hummels? Niech będzie Lam. Mam nadzieję, że się coś dobrego trafi, bo naprawdę Polacy najechali teraz na Biedronkę. Oj, są takie. No ja też trochę powiem, że... Aj. Kurczę. Gdzie jest ta karta, żeby jej nie uszkodzić? Tu jest, więc... No nie chciałbym po prostu jej zniszczyć. Bo naprawdę to było żalskie z mojej strony. Aj, aj, aj. Już się zaczyna. Już się zaczyna to głupie odklejanie. Czemu ja muszę być leworęczny? I limitką będzie. Z Ajaxu, ktoś! Van der Wiel! Nie, Rico van Rij. Nie miałem tej limitki i się mega, mega mocno cieszę. Jeszcze mam saszetki, więc jedziemy z pierwszą. Dajemy koksa. O, o, już widzę, już coś tam widzę. Hummels. I jest to Akinfejew. Powtóreczka. Nie narzekam. Gonzalez, Hindelbrand i De Jong. Dobra, teraz saszeteczka z Lamem, która była na okładce. No i słuchajcie. Mam nadzieję, że się coś trafi. I z Anderlechtu, Mario Bernard, też powtóreczka, Sergio Ramos, Kajelon i Winston Company. I mamy saszetkę dosyć grubą z Messi, więc proszę cię Messi, daj mi coś, bo się wkurzę, jeśli nic mi nie dasz. Piqué, Czagliedzi Buffon, no Samaros, no gorzej, żeś nie mogłeś wybrać. Sirigu i Roberto. Powiem, że był to nie był to za dobry. Jeszcze ostatnia saszeteczka. Nie był to za dobry. Mega, mega normalny unboxing. Słabiutko oprócz tej limitki, której powiem szczerze, że nie miałem. Sam sobie wybrałem te blistery. Trochę nie jestem zadowolony, ale coś tam jest. Werm. Oj. No i Marek Hamsik. Kurde, powtórka. No mam Danna, Rio Ferdinand i Diego Lopez. Ja tak w ogóle pozdrowienia dla Diego Lopeza. Jose Callejon. Tutaj są bazóweczki. Po prostu następny blisterek będę otwierał w następnym odcinku, więc... Dostaliśmy mega, mega. Chyba nikt jeszcze nie miał tej i nie dostał nikt z youtuberów, nie wiem dokładnie. No to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, na razie, hej.